Co trzecia kobieta w Polsce robi cytologię systematycznie. Największy odsetek kobiet robiących badanie cytologiczne w Polsce to są kobiety przed ciążą, w ciąży albo są już mamami. One najczęściej chodzą do ginekologa i się badają. Uważam osobiście, ja jako kobieta, która przeszła przez chorobę nowotworową, trzeba tą cytologię robić co roku. Wiem jedną rzecz na pewno, że gdybym cytologię robiła rzadziej, jak raz do roku, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Cytologia jest szybkim, tanim badaniem, jeśli chodzi o wykrycie raka szyjki macicy. Cytologia powinna być robiona specjalną szczoteczką cytologiczną, a nie patykiem z wacikiem. Jeżeli chodzi o patyk z wacikiem, no to na pewno jest większa szansa na to, żeby przeoczyć to miejsce, gdzie rozwija się nowotwór.